PCK z tej strony staje z drużyną, która była za nimi. Pierwsza konkurencja. Dziękuję Larysie. Dziękuję klubowi Karata. I wspomnę jeszcze. Zapraszam głównego sędziego do mnie i wszystkie drużyny w kolejności. PCK z Harmonią ustawia się razem. Później Ostoja z Dziennym Dołem Pomocy. Jeszcze raz powtarzam. Pecek, a za nimi ustawia się Harmonia. Ostoja, Dzienny Dom Pomocy. Diabetycy, Dzienny Dom Seniora Jędrzejówka, LTM, Zlubucie Królewskie. Zostawka. Jest 9 drużyn. Tak. Jedna i druga. Harmonia. Idziemy na pierwszą konkurencję. Już mówię, na czym będzie polegała pierwsza konkurencja. Zapraszam drużyny zawodów. Biegiem numer 2 i zawodnik numer 2 biegnie i dalej pokonuje mijanie pachołków. I trzecia osoba wygrywa drużyna z najlepszym czasem i otrzymuje 9 punktów. Brawo dla naszych zawodników. Pierwsza drużyna, już tłumaczę, startuje z miejsca docelowego. Pani sędzio, stąd. Do tej pani kierować pytania przed startem. Później nie ma roszczeń, ok? Tak się umawiamy? Na cześć waszą, hip hip. Dobra. Larysa was rozruszała, Mirek was porzucał, to teraz przywita was starta. Zaczynamy pani sędzia stąd, tak? Pierwsza osoba z drużyny biorą 3 osoby udział. W większości konkurencji. Tylko w 2 konkurencjach bierze 5 osób z kierownikiem. Przeciąganie liny i test wiedzy, który przeprowadzimy za pomocą mikrofonu. Dobra, to by... Poczekaj, tłumaczę. Podchodzi osoba, rozpoczynamy pierwsza drużyna. W tym przypadku Polski Czerwony Krzyż. Biegniemy slalomem. Uwaga, wszyscy są ubezpieczeni. Mijamy ostatni pachołek. Przy pachołku robimy 2 przysiady. Jeśli dysk wypadnie, jest opiekun medyczny. Lecimy dalej, wracamy i dopiero osoba może wystartować, która przebije piątkę. Jeśli drużyna nie przebije piątki, to uznajemy odpad. W każdej punktacji za pierwsze miejsce jest 9 drużyn, 9 punktów. Drugie miejsce 8 punktów i tak dalej, i tak dalej. Sędziowie tutaj zawadali. I na pana medycznego, który czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Okej. Okay. Polski Czerwony Krzyż jako pierwszy prowadzanie. Elżbieta, Mieczo i Kasia. Kto zaczyna? Dobra, Kasia pierwsza tutaj przy linii stajesz. Wy się już ustawiacie, bo to jest sztafka. Sumuje się wszystkich. Przy linii stań. Mamy stoper. Słuchajcie, pierwsza konkurencja się zaczyna i tak tworzy się historia. Nie czuję, jesteś gotowa? Ty później podchodzisz tu i czekasz na nią i Ela tak samo. Gotowi? Kibicować można, start! Przysiad! I dwa przysiady jedzie Kasia. I nic nie wypadło jest dobrze. Dawaj, Kasia, piątka! Mieczu to popiłkę codziennie, słuchajcie tutaj. Jedek! Jedek też studentek zasłucha! Okej! Mieczu i Ela Matyjanka! Teraz seniorka, kiedyś kierownik Polskiego Czerwonego Krzyża. Dajesza! Stoi kibica tutaj wielki działacze, bo on podrzuca. Piątka, stop! I mamy jaki czas? I czas? Dziękujemy, zostawcie inne drużynie. Prowadzani! Powiem wam tak, róbcie bityli tą uradę jako seniorzy. 42 sekundy i 13 sekund. Na razie rekord. Zapraszam Harmonię. Ze współdziałający przy Tomaszowie. Pani Swietłana ma nietypowe metody nauczania. Zobaczymy, jak to przejawi się w sporcie. Pierwsza pani
Stasia, Stasia jest u nas w klubie i kolega? Zdjęcia czy film? Jan i Henia. Henia jest w kilku klubach bodajże. Dobra, Stasia, uspieszona jesteś? Tak. Dobra, gotowi? Start! I jedzie harmonia, kibice. Nie, Jedziesz. Dobra. Słuchajcie, jak robicie przysiady, myślcie o czymś przyjemnym. Wtedy będzie mała maska. I stop! Dobra. 47,93 gorzej od PCK, także brawa, wracacie, napijcie się wody. Trzeci klub. 47. Trzeci klub w kolejności Ostoja Jarczów. Poznajmy naszych kolegów i koleżanki. Pierwsze imię to? Lucja. Dobrze. Czy Lucja? Dobra. Nadia i Marek. Zapraszam w Odrinie. Zasady znacie. Słuchajcie, brawa na gminie Jarczów. Wreszcie działający klub, ponoć u was było tak, że najpierw sobie wyremontowaliście, a później pozyskaliście pieniądze, to prawda? O, tak można działać, brawa ja Jaczona. Bliski jestem Jaczowa, bo ja z Lubówka pochodzę. Także zawsze przez Jaczów jadę. Nasze mistrzynie też pod barwami Jaczowa, więc tutaj mam nadzieję, że pokażecie coś. Zapraszam pani, jeszcze mam czas, ale dziękuję za zaproszenie. Gotowa? Tak! Jedziemy! Nie słyszę kibiców? I ma przysiadę, zobaczcie, z jakim wdziękiem zrobiła. Przypomina, musicie piątkę przybić. Nie zaliczenie będzie. Jarczów kiedyś strażaków miał dosyć. Działa dalej OSP Jarczów? Działa dalej OSP. I tak się robi przysiady. Duże warunki, ta seniorka ma do powiedzenia. Chodzi o dobrą zabawę. I już kolega! Słuchajcie, ona trzy biegnie. Raz, dwa, trzy. Taki oferek. A to Jarczowski kazaczok. O, i uwaga! I stop! 51,50. Super! Odpocznijcie. Następna drużyna to... Dzienny Dom Pomocy. DDP Tomaszów. Słuchajcie, oni trenowali najwięcej, dzwonili do mnie podczas organizacji. Słuchajcie, w tym Dziennym Domu Pomocy są osoby z pierwszą grupą inwalidzką i wzięli udział, brawo, na nich szapowa, kłanie się nisko, naprawdę. Imię twoje to? Danuta i Łazio i Bolesław to na co dzień kierowca, bombowca, arystokrata, szos. Słuchajcie, w Dziennym Domu Pomocy nie tylko senior, ale i kierowca. Także brawa dla Dziennego Domu Pomocy. Szkoli ich Dziennym Domu Pomocy postaw w Krzesrowcu, on jest projektu gminy. Warunkiem przystąpienia jest pierwsza grupa inwalidzka. Dobrze powiedziałem, panie Myśliwiec? Dobra, okej. Okay. Gotowi jesteście? Start! Jedziesz! Jadą na dobory kolor! Dawaj, kochana. Szybko. Dwa. Szybko, szybko. I na zapisu. Nie brak. Zrobi dwa przysiady, będzie znak. Dawaj, Raczku. Pokażę ci braki źródła. Dopisujemy 5 sekund kary, przyjmujecie? Stopowe.
46, bo nie zrobił nikomu przysiadu, bo coś takiego. Chcecie powtórzyć? Dobra, powtórzyć, sędzio. Poczekajcie. 5 sekund kary proponuję za niesłuchanie. Dobra, przyjęli. 5 sekund. Czas? 46.06, czyli by mieli 40.06, najlepszy by mieli czas, ale niestety kara. Słuchamy na drugi raz. Staciu, musisz wyluzować pośladkę. Dobra, kolejna drużyna. To był dziennik do pomocy. Dwie atletyce, nasze cukierki. Dobra, Dani, gdzie są kibice? Dobywam kawę, obiad, a nic. Dobra, znam ich, także, ale niech się przedstawią. Basia, Dosia, Brodek, była kiedyś piosenka o Brodku. Dobra, witam diabetyków, tutaj cukier, witam trenera, bardzo serdecznie zapraszam pierwszą osobę, startujecie kobiety. Ja chcecie? Wasza pierwsza jest przygotowana. Pamiętamy, dwa przysiady przebijamy pionę. Piona, jeśli nie będzie przebita, nie zostanie nola. Gotowa? Tak, tak. Jedziesz, Basia. Zresztą stawiasz się już. I ty zaraz konie. Dwa przysiady z na Basia. I daj. Ale ma Pablo. Pablo i Zosia. Przypominam o piciu wody, woda potrzebna w organizmie. I ostatni kolega idzie. I ja tam jadę z orężatą. Tabletka była jedzona razem. Nawet wiele mówi tu pani. Okej, zatrzymajcie. 45-86. Dziękuję bardzo. O, kolejna drużyna to. PCK na razie prowadzenie. Spokojnie, spokojnie. Chodź, kochana. To wy, Jędrzejów, teraz? Tak. Jędrzejówka, dzienny dom seniora plus. Jędrzejówka, słuchajcie, jedyna drużyna z województwa podkarpackiego, która przyjęła. Imię twoje to. Pamiętamy, Stasiu, że tylko się bawimy, nie wydłużamy się. Maria i? Mieciu, witamy cię na Tomaszowskiej Radzie, gotowi jesteście? Dziękuję. I kibiców Jędrzejówki, zapraszam do kibicowania. Zaczynasz. Nie biegnę. Słuchajcie, z jaką gracją ta pani się porusza? Powiem o niej krótce. Wcześniej tańczyła w jezioru Łabędzi, w Jędrzejówce, obok Pola. Ćwiczcie! Słuchajcie, podkarpackie! Ale masz kibiców, kochana! Jeszcze ja mam pionę! Dobra, lecisz dalej, chodź! I druga ruszyła. Słuchajcie, seniorada ma charakter dobrej zabawy. Fajnie, że zmontowaliście ekipę. Jadona rola jeszcze jako animator zawsze. Jadona rola jest gościnny. I Jędrzejówka. Dobrze. Super. Piątkę rozgrzewa się kupcy na LT, później Lubycza i Susiec. Najlepsze na koniec zostawiliśmy. A przepraszam jeszcze Lubycza przed Suścem. Zjadłem Lubyczem. Ławeczki tam są, można usiąść kibice. Z tej strony jak trzeba to doniesiemy. Resztę konkurencji przeniesiemy tam bliżej, żebyście mogli usiąść. Linę zrobimy tam, piłeczkę. Mamy piłeczkę tutaj. I stop! Gratuluję! Chyba najstarsi seniorzy, którzy... Mieliśmy 85 lat w tydzień, także brawa dla niego. Chyba najmłodszy mieliśmy. Chodźcie, Mieciu. Okej, zapraszam dalej. Jędrzejówka teraz, klub seniora mi bliski, to znaczy lubię to miasto, chodźcie. I witam, przedstawcie się. Barbara. Barbara. Roma.
Wiesława, powiem pokrótce. Ta łazika i więcej, tak pisze dużo, bo nie może spać, a ta szybko pobiega. Okay. Dobra, zapraszamy. Jesteście gotowe? Start! Idziemy! Basia, Basia! Basia, Basia! Wam się siady przypomina? I przybijam kawę! I przygotowujecie Roma. Ekstra! Leci Roma. Roma na sobie pisze, tu mam jej ścierki, wydany przez jej męża, można nabyć u nas. Piosenki o seniora, o seniorze Sokalskiej. I idzie. I Wiesława. Rostoszka. Tą panią zobaczymy na wszystkich imprezach, które są zdobywane kilometry. Przegrywają z PCK o 73 setne sekundy. Bardzo ładnie. Ambitnie powiem, to mój klub, nie? Także nadzoruję. Nie mogę dzisiaj być. Dobra. Mieliśmy LTM Lubycza Królewska. Zapraszam. Słuchajcie, burmistrz Lubyczy zapowiedział, że łatwo skóry nie podadzą. Nie wystawi nasz to trzymanie. Powiedział, że w nazwie mają Królewska, więc królewskie miejsce chcą zdobyć. A będą pościć, nie? Bogumiła. Bogumiła. Teresa. Teresa i Danuta. Rozumiecie wszystko? Znajdziecie Sara, zapraszam. I Lubycza z nazwą Królewska. Gotowa? Start! Jedziemy, jedziemy! I Lubycza. Jeżeli poszli po to, dwa przysiady. Raz, dwa. Było. Idziemy dalej. I druga. Tereska, rozumie? Patrzcie, Tereska robi kroki. Ona na pewno jest królewska. Tereska, Tereska, odbywajmy się oczywiście jednym. I dobra, zmiana i do sądu medyka. Panie medyk, prosimy łydka. Młody chłopak, idź do niego. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jedziesz i to była ostatnia. Stop! 45-26. Z uszkodzeniem łydki, bo to była rozgrzewka, żeby te łydki tam nie strzelały. No i sąsiad, chodźcie susły. I nasze susły. Słuchajcie, ładnie tam u was. Pięknie. Gargamel stoi. Stoi Kargule i Pawlaki stoi. A Kargule i Pawlaki. Żyby w lesie. Żyby w lesie. Zapraszacie do susza. Zapraszamy. Dziękuję. Kto to zaprasza? Maria. Maria. Alina. Maria. I Maria. Dwie Maria i Alina. Kargule nas zapraszają do susza. Chodźcie dziewczynki na ten. Susie prężnie, kolebka, centrum Roztocza. Piękne szumy. Piękny Kargul Pawlak. Reżyser, prawda? Myślę na zajęciach z kinematografii rozmawiali o panu Chęcińskim. Dobra? Tak! Co się truszył? I truszyli jak po szumy. I szumi dookoła raz. Marysia dwa przysiady po pas. Jedzie, jedzie, ależ ta Marysia ma sobie wigoru. I kolejna. Proszę, zapraszamy. I dwa przysiady. I to będzie ostatnia rozgrywka. Zaraz podliczymy punkta. Chyba coś trochę, muszę tym postawić. Jest trzecia. Ruszę. I druga Maria z Suśca. To nie ten, to jest do tamtego głośnika. I to. Dobra, po pierwszej konkurencji idę do tablicy. Kostka cała, zmieni zawodnika i kostka niecała. Dlatego są zawodnicy rezerwowi i opiekunowie. Dobra. I
I słuchajcie, ja wiem, kto ma już pierwsze, kto ma drugie, kto ma trzecie, ale to pierwsza rywalizacja. Jeśli jest się w czymś dobrym w jednej konkurencji, można nadgonić drugą. Tak samo jest w różnych chórach, zespołach. Nie umiem śpiewać, to czytam. Nie umiem czytać, to tańczę. Nie umiem tańczyć, to wkurzam kierownika. Takie rzeczy też można robić. To normalne, że czasami cię po 100 razy jesteście w wieku nędzwanym. Nie jesteście seniorami, wy już macie odpoczywać, więc macie prawo do pytania na nas. Dobra, idę zobaczę, jak tam sytuacja. Mamy? Dobrze, że mamy sędziów ambitnych, bo ja bym tego nie zliczył. Do ludzi to ja mogę gadać całymi godzinami, ale papiery zabiję. Dobra. Druga konkurencja, ja może ją omówię. Trzy osoby dalej wyznaczone. Dali mi ten mikrofon, będę... W tej samej kolejności rzeczy na plecach możecie się rozgrzewać. Odbijamy, kozujemy piłkę. Jeśli piłka wypadnie, wracamy w miejsce i robimy ponownie. Co pachołek? Zdjąć wam pachołki? Zakręcamy. Poczekajcie, zdania uczonych są podzielone. Regulaminy podpisaliście, które były zatwierdzone, więc teraz możecie sobie do ministra pisać. Tak, a być tyle. Regulamin był wyznaczony, podpisaliście, że tak ma być. Nie mogę zmieniać, jak komu się podoba. Sorry, winę tu, sorry, humor. Lubię was, ale nie tak bardzo. Dobra, okej, pecek rozgrzany. Słuchajcie, oni mają mocnego zawodnika. Staszek. Ogłaszamy konkurencję numer jeden, nie odbijajcie. Zacznę od końca. Gdzie jeden punkt, czyli dziewiąte miejsce, dzienny dom pomocy Senior Plus, Jędrzejówka, tak? To Jędrzejówka, brawa dla nich. Jarciów, ósme miejsce, na razie, Susiec, trzy punkty i siódme miejsce, brawo. Harmonia, cztery punkty i szóste miejsce. Dzienny dom pomocy, pięć punktów, mimo dyskwalifikacji pięciosekundowej, nieźle. Przypominam z grupą. Diabetycy 6 punktów, Lubycza Królewska na trzecim miejscu 7 punktów, LTM Plus 8 punktów i 9 Polski Czerwony Krzyż, który zaczyna tą konkurencję. Sztafeta 3, jeśli komuś piłka upadnie, uwaga, podajemy piłkę sobie najlepiej do rąk. Zaczynasz, kochana? Stawaj, Stasiu. Stasiu tak normalnie wygląda, tak u nas mężczyźni wyglądają. Zadbany, niebity, żona jest, także ubezpiecza go. Gotowi? Start! Jedziemy, jedziemy, można dobiegować! Kazia, 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 Kazia! Super! Dobrze! Kazia ćwiczyła wraz z mężem i w nocy, i w dzień. Kozłowanie to jest dosyć cięższe, dlatego chcieliśmy dla seniorów to zrobić. Niech uczą się inne pokolenia, że można odbijać. I jedzie dalej. I Stasiu na co dzień prowadził warsztat kowalstwa. Oczywiście żartuję. Dosyć prężny mężczyzna stąd. Staszek jedzie. Mieciu. Mietek kopał piłkę 3 dni, słuchajcie, tutaj. Dzwoni do mnie dyrektor, mówi, co to za wariat, taką dziurę wyrównał, murawia. I jedziesz. Oczywiście seniorada ma mieć charakter. Zabawowy. Przypominam. Kawa, herbata do pobrania. I raz wyszacza i jedziemy. I minuta, ile? Minuta 5:35 Polski Czerwony Krzyż. Dobrze, zapraszam Harmonię. Oni harmonijnym krokiem będą odbijać. No, byłaby mocna drużyna Polskiego Czerwonego Krzyża, ale chodzi o zabawę. Gotowa, Stasiu? Jedną piłką. Na razie nie odbijaj. A, test sobie robisz. Dobra. Stasia, gotowa? Biłaś kiedyś? Start! Dawaj, Stasia, Stasia. Stasia również nie tylko w Harmonii, ale i w Polskim Czerwonym Krzyżu kiedyś działała.
Nie wiem jak teraz, te kluby, słuchajcie, się nakładają. Te osoby chodzą tu i tu. Chodzi o to, żebyście mieli gdzie czas spędzać. Nie chodzi, czy ja jestem z tego, czy z tamtego klubu. Ważne, że jestem seniorem i żeby ten. Stasia się koncentruje, klepie jak słoiki od ogórków. Dobrze, następna osoba. Ale pod linię miałeś stać. No jedziesz, jedziesz, czas leci. Ustawiaj się, zostaw piłkę. Tamtą piłkę on ci da. Nie słuchasz. Proszę bardzo, klepcie. Nie możesz zamienić. Wzięliście tą piłkę, ta piłka. Jedna piłka zostaje, nie róbcie... Tak, okej. Okay. Słuchajcie, klepiemy niczym słoicho do górków, kiedyś wino tak otwierano bokiem, tylko tutaj w tos. Jest i ostatnia. Ona pięknie parkuje samochód. Kiedyś na trzy miejsca koło klubu zaparkowała ta pani. Przyleciał do mnie policjant, mówi, to od ciebie któraś jakaś tak zaparkowała na trzy miejsca. Dawaj ją, bo będzie mandat. Uchroniliśmy ją od mandatu. Parkujemy na jednym miejscu, nie na trzech. Wracaj, wracaj, Henia, wracaj. Spokojnie, spokojnie. Myślę, że i tak te czasy. I minęły cztery dni, następna drużyna. Stop. Okej, dalej po kolei mamy Jarczów. Chodźcie. Czas? Minuta 26 i 54 setne. Jarczów, musimy do nich na kawę przyjechać, ponoć ładny klub mają. Tutaj. Jedna piłka, nie możecie zmieniać. Jedną piłkę oddajcie drużynie następnej tą piłkę, bo wy już startujecie. Dzienny Dom Pomocy przejmuje piłkę na rozgrzewkę. Dzienny Dom Pomocy teraz się rozgrzewa. Nie, teraz gmina Jarczów. Gotowa? Start! Jedziesz! Gdzie jest Jarczów? Nie słyszę was. Stawaj tu. I klepie. Obyśmy biny nie klepali, klepmy piłkę lepiej do kosza. Lucyna, jest, obudzili się. Co? Idę z mikrofonem do nich. Sam typ Lucyny. I Lucyna. Lucyna, wracasz na miejsce z tą piłką. Cofnij się, Luca. Za głośno krzyczeliście, aż Lucyna piłkę zgubiła. Będzie uważać trochę. Lucia, jedziesz. Pomyśl o czymś przyjemnym. Widzieliście ten slalom? Dawaj, Lucia. A zaraz po koszykówce nasze mistrzynie będą. I jadą. Słuchajcie, nieważne kiedy, ważne, żeby do tej mety dotrzeć. To jest ta granica, którą... I mężczyzna, Mieciu, tak? Nie, tak bił, patrzcie, jak idzie mężczyzna, Mieciu! Jarczowski chłopak, słuchajcie, tam czarnoziemy są. Dobrze wychowany, pochwaliłem Lucia. Wrócisz? Mietek. Mietek działa bez tabletek, brawo. Minuta 35 i 21 setnych. Nieźle. Nadgoniłeś. Dobra, kolejna drużyna. Dzienny Dom Pomocy, tak? DDP. No to już tego. Nie zauważyliśmy jako sędziowie. Przepraszamy. Mhm. I Dzienny Dom Pomocy. Okej, słuchajcie, musicie być odporni na takie. Wiesz, gotowa? Dobra, czas, start! Idziemy do pomocy, ruszył! Gdzie są kibice? I Wiesia. I Wiesia. Wiesia Ruzin już była we wszystkich klubach, jakie były w Tomaszowie, słuchajcie. Teraz reprezentuję klub po kolejny, bardzo się cieszę, wraz z mężem uczęszczają. A po kontuzji nogi jest, tak ćwiczyła, że dzwoni do mnie któregoś dnia i mówi tak. Masz kulę? Ja mówię, jakie kule? Tak ćwiczyłem na tą twoją senioradę, że coś sobie w nogę zrobiłam. Chodź, Wiesiu, to do naszego młodego medyka. Słuchajcie, on udziela pierwszej pomocy bardzo szybko. Jakby która się chciała pocałować, to do naszego kolegi. Oczywiście, śmiechem i żartem, jadą. I kierowca bombowca, patrzcie, jak on idzie.
To jest! Jedziesz! Ale jest! I co? Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Raz ją z prawej klepie, raz z lewej, raz z prawej, raz z lewej. Ale zmienia i... Stop! Minuta 3.15, najlepszy wynik! I jedziemy, następna drużyna to diabetycy. Cukierki nasze. Cukierki, jest jakaś zmiana, widzę. W drużynie dołączyłaś do nas. Przeczytaj się. Wiesia. Wiesia, dobra. Zosia, Wiesia i Basia. Prawie jak w bajce. Okej, spokojnie. Ratownik medyczny udziela pomocy. Tak wyglądają to dobre ratowania. Prosimy o zdjęcie dla tych państwa. Dobra, gotowi? I zaczynają diabetycy. Start! Jedzie się, nie? I Basia, Basia. Kibicowała Jarczowowi. Proszę o kibicowanie. I Jędrzejówka się rozgrzewa. Basia brała w Biłgoraju udział. Wtedy nasz klub pod barwami Paceku zajął trzecie miejsce, bo ja wcześniej prowadziłem przez 4 lata, 3,5 bodajże, klub pacekowski. Zosia też brała udział. Trzecie miejsce zdobyliśmy w Biłgoraju. Dobra, super. I jedziesz, Zosia. Zosia, koleżanka na co dzień moja, też sąsiadka, także bliska mi jest. I nowa koleżanka rusza. I rusza, ruszają. Słuchajcie, diabetycy od rana badali sobie cukier. Namiot jest dla diabetyków. Zresztą koło diabetyczne nasze Tomaszewskie zawsze uświetnia imprezy, za co im dziękujemy. Bardzo fajnie, że jesteście, jest koło diabetyków. Naprawdę oni glukometry, te wszystkie do pomiaru rzeczy dostarczają u nas na wszystkie imprezy. Diabetycy dokładnie, to tak zwane nasze cukiereczki i stop! Mamy czas? Dla diabetyków, diabetologów wszystkie porady, badanie insuliny i tak dalej, tutaj pod naszym namiotem informacyjnym. Dziękuję bardzo, czas? Minuta 22:18 i najmłodsza Jędrzejówka. Chodźcie, Mieciu, z drużyną. I Jędrzejówka nie obok Ulchówka, lecz Konarola ta Jędrzejówka. Dzienny dom w Jędrzejówce, witam cię. Gotowa jesteś na zasady? Celina, Celiny głos, Celiny. Maria i? Miecio, dobra. Gotowi jesteście? I jedzie Jędrzejówka, czas start. Dawaj, Celina. Ruszyli. Jadą, proszę, do pit. Cela! Brawo, Celina! Brawo! Do przodu! Kibicować wszystkich! Jeszcze! Brawo! Jędrzejówka! Brawo! Mocno uderzać! I słuchajcie, dobrze idzie, co? Ale fan klub kibica już macie. I następna, jedziesz, kochana. Jechać. I spokojnie, i odbijałaś kiedyś. Idziemy powoli. Spokojnie jak na wojnie. Słuchajcie, dużo się działo ostatnimi czasy. Fajnie, że nie ma pandemii, że już spokojnie możemy skorzystać z tej hali i z tego boiska. Tu naprawdę było ostro. Powiem wam, że punkt Tomasowia służył jako punkt recepcyjny, jeden z najwięcej przyjmujących tutaj pomocy dla uchodźców z Ukrainy w czasie wojny. Siedzieliśmy, staliśmy, wiem, że wszyscy to otwieraliście serca i wszystko dla to, żeby pomóc. Wojna to nic dobrego, każdy o tym wie. Jeszcze do przodu. Także dziękuję wam z całego serca tutaj na tej murawie. Jeszcze i szybko pomóc. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Do przodu. Szczególna prośba do kibiców, bo zaraz zawodnicy są zajęci. Mamy te karty, to są karty ogólnopolskie. Karty ogólnopolskie, tam jest biuro przodu, seniorady. Siedzą dziewczyny, pomogą wypełnić.
na własność. Zapraszam, a później oczywiście uczestników zawodów też pomożemy. Miszki, słuchajcie, dzięki takim kartom senioralnym wydawane u nas przy współpracy z MOPS-em, Urzędem Miasta. Słuchajcie, miecze, najmłodszy uczestnik, 85 lat, ładnie sobie radzi, autografy po imprezie od miecza i brawa do wiedza. Brawo, jeszcze trochę. Spokojnie, miecze sobie radzi, jest dobry. Naprawdę. Jeszcze. Jeszcze. Dokładnie, to jest seniorada, widzisz panią. To jest seniorada kochana, to co to? I miecze do końca musisz sobie... Sto! Słuchajcie, uczcie się od miecza pokory. Widzieliście, jak on tą piłeczkę spokojnie, jak na wojnie szedł sobie. Brawo dla miecza, na bramkę Jędrzejówka. Podobają się? Dobrze. Wodę dostarczać naszym zawodnikom powinni kibice. Zapraszam klub seniora LTM+, mieszczący się na Rybickiego, w małym budyneczku tutaj. Dziewczyny, znacie zasady, trenowałyście, także ten. Wiezie miała kontuzję przed tym, wszystko ok? Dobra, dobra. Gotowe? Sędziowie, jesteśmy? I start! I ruszył LTM! Mi bliski. I dobra. I dobra, idziemy. I jedzie Wiesia. Wiesia Wójtowicz to nasz tak zwany. Ona najwięcej kilometrów zrobiła z naszych seniorów. Co niedzielę aktywnie roztoczył i po innych okolicach. I Wiesia zagadnie. I do końca, stop! Do końca, no nic. Musi być kara dla mojej drużyny, minus 5 sekund. Niestety, jaki mam czas? Minuta. Minuta 16, niestety minuta 21, tak? Czy to z karą minuta 16? Czyli byłaby minuta 11, jest minuta 16, no nic. Brawo dla LTM-u. A teraz co? Lubycza, tak? Chodźcie królewscy. Królewscy. Witam, nowy zawodnik. Tadeusz? Wacław, o, jakie imię nietypowe. Dobra, gotowi jesteście, Lubycza? Zapraszam pod linię. Zasady znamy. Czas. Start. Jedziesz. Można klaskać. Można krzyczeć. Można pieniądze przelewać na moje konto, jeśli ktoś chce. Oczywiście też są żarty. Jedzie. Patrzcie, jakie skupienie u kolegi. A burmistrz wystawił mocnych zawodników z Lubyczy. Zapowiedział. I odbijane było. Proszę bardzo, jedzie teraz ona. Ona jedyna w tej drużynie. Mierzenie. Wacław, to piękny w imieniu mężczyzna. Teraz się dowiemy, czy kawaler. Poklepie i stop. Słuchajcie, podobał mnie jak pecek, minuta 1:54. I my sumujemy i jeszcze jedna drużyna. Chodźcie wy z tego Suścia, kochani. I gmina Suszec, tak, to nie tylko Suszec. Które to okolice? Czyli co, Łuszczacz też? Nie, Oseredek. A, Oseredek, Ciotusza. Tamte okolice, dobra. Okej, gotowa? Patrzcie, jak się rozgrzewa. Widzieliście ten skłon? Dobra, gotowa? Jedziesz!
i ruszyli. Dawaj, pięknie! I słuchajcie, kolejna konkurencja to przeciąganie liny. Poproszę mistrzynię, ale przejdziemy sobie tam, żebyście wy mogli usiąść, a my zrobimy. Czy tu robimy przeciąganie, jak już jesteśmy? Robimy tutaj, żeby się nie ruszać, nie przechodzić za bardzo z wami, dobra? Kibiców poproszę swoim drużynom o przyniesienie wody, żeby nam nikt tutaj nie zasłabł, pogoda jest zamówiona. Super. I trzecia zawodniczka. Pani z gminy Susiec mówi, żeby dopisać im punktów za to, że mają wszyscy razem dużo lat. No niestety tak się nie da. I kończy gmina Susiec. I mają kolegę. Ich czarny koń. Jedziesz, jedziesz, kochany. Polecałbym zazwyczaj w dresach ćwiczyć. W dżinsach niewygodnie. W dżinsach do kościoła. A teraz przygotowujemy się do przeciągania liny. Zapraszam nasze mistrzynie, żeby tu przyszły. Mistrzynie wraz z dzieckiem do nas, żeby przyszły, bo zaczynamy konkurencję przeciągania liny. I stop! Dzięki, Ela, że jesteś czujny. Mamy. Dobra. Słuchajcie, brawo, brawo, dzięki. Drugą konkurencję uważam za zakończoną. Ciężko? Słuchajcie, zapraszam do wspólnego zdjęcia wszystkich, którzy biorą tu udział. Kibice, rozłóżcie się z tyłu. Robimy wspólną focie. Okej? Okay?